To miasto, w którym teraz jestem, nazywa się Iwano-Frankiwsk. Położone jest w zachodniej Ukrainie i nazywane jest Bramą Karpat, dlatego że leży tutaj dosłownie kilkanaście kilometrów od gór. A jestem tutaj po to, żeby wypełnić pewną misję, ale o tym w kolejnych odcinkach. Zresztą to miasto samo w sobie chyba też jest warte zobaczenia. To dawne polskie miasto, jedna z największych fortec na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczpospolitej. A cała historia zaczęła się od właściciela tego miejsca. To jest dawna posiadłość założyciela tego miasta, Hetmana Potockiego, ale teraz nic nie można zobaczyć. Wszystko jest zamknięte dla ogółu. Hetman Potocki był założycielem Stanisławowa, jak to miasto kiedyś się nazywało, i założył je w 1672 roku, a rok później król Jan Kazimierz nadał prawa miejskie. Aż do czasów rozbiorów to miasto pozostawało jako jedno z największych miast wschodniej Rzeczypospolitej, a po II wojnie światowej stało się częścią Związku Radzieckiego, a później Ukrainy. Skąd wzięła się nazwa Stanisławów? Nie do końca wiadomo, prawdopodobnie jest to wzięła się od imienia ojca hetmana lub też od jego syna, który zginął w bitwie pod Wiedniem u boku Jana III Sobieskiego. Stanisławów stał się z biegiem lat jednym z najważniejszych centrów handlowych tej części Europy, dlatego że prowadziły tędy szlaki handlowe ze Lwowa, a w końcu zaczęli osiedlać się tutaj Ormianie i Żydzi i miasto zyskało sławę jako multikulturowe miejsce, które właśnie cieszyło się właśnie taką sławą przez wiele lat. W tym budynku mieścił się kiedyś browar. Z tego co widać, browar parowy, nawet napisany w języku polskim, Sedelmayera z 1767 roku, ale dzisiaj Royal Burger. Potocki założył akademię, szkołę, która była pod patronatem Akademii Krakowskiej o wysokim poziomie nauczania. W końcu do miasta przyjechali jezuici. Pojawiło się wiele budowli barokowych i zaczęto miasto nazywać Małym Lwowem. Jedną z najsłynniejszych budowli w całym Iwano-Frankiwsku jest kolegiata pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jest to jeden z najstarszych budynków w mieście. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Sztuki. Jest piękny barokowy budynek. To wygląda jak dzwonnica, która stoi. Generalnie bardzo żywe miasto, bardzo dużo ludzi jest tutaj na zewnątrz, przesiaduje w ogródkach, w knajpach. Warto dodać, że właśnie w tym mieście odbywają się coroczny zjazd kowali, tak? Kowali, którzy przyjeżdżają tutaj wykuwać takie piękne ozdoby różne, które znajdują się w różnych częściach miasta, takie właśnie jak między innymi ta brama.
A hotel, w którym się zatrzymuję, czyli hotel Nadia, reklamujący się jako najlepszy hotel biznesowy w Europie. I z tym hotelem wiąże się ciekawa historia, ponieważ tutaj kiedyś na jego miejscu był cmentarz. Cmentarz założony przez Austriaków w czasach rozbiorów, kiedy tu była Galicja. I to był pierwszy polski cmentarz. I to wszystko, jeżeli chodzi o Iwano-Frankiwsk. Zapraszam na kolejne filmy z Ukrainy. Do zobaczenia następnym razem.